Cześć wielorybie. Hej wszystkim, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie, słuchajcie. Przede wszystkim dziękuję wszystkim wspierającym. Przepraszam was, że wasza plansza jest na razie taka fujble, ale dosłownie nie mam czasu. Jest 18 godzina, ja dopiero siadłam nagrywać aktualizację, ponieważ chcę, żebyście mieli to wszystko jeszcze tego samego dnia. No i sytuacja jest jaka jest, ja po prostu, słuchajcie, nie nadążam za niczym, ale mam nadzieję, że koniec już po prostu zastanawiania się. Nas oczywiście najbardziej interesuje akcja galopującego. I właśnie tam pojedziemy. Ja, słuchajcie, nie wiem, gdzie tutaj jest portal jakoś blisko. Mam strasznie głośno grę w ogóle dzisiaj. Więc pojedziemy sobie do tego portalu, który jest w Morland. Przede wszystkim, słuchajcie, tam te konie idą na emeryturę. No to jest jedna z rzeczy, które powinniście wiedzieć. Jezu, naprawdę ta gra jest okropnie głośna dzisiaj. Druga jakby z rzeczy, którą no powinniście wiedzieć, to oczywiście to, że jakby... Nawet nie wiem, jak to wyjaśnić. Doszła nowa postać, którą spotkamy, nazywa się Psikus, ale nie wiem, czy jestem nią zainteresowana. O, właśnie tutaj jest psotnica, ona się nazywa psotnica i ona polega na zabawie cukierek albo psikus. Tylko problemem z tą postacią jest, słuchajcie, to, że ona tam lubi, jak macie te same ubrania co ona i wtedy wam daje fajniejsze nagrody. No i już czytałam komentarze, bo tak jak mówię, jest 18, więc już ludzie zdążyli sobie pograć, przetestować, sprawdzić. No i czytałam komentarze w stylu, że to jest trochę niefajne, bo wtedy ci gracze, żeby mieć lepsze nagrody, muszą kupować te ubrania, więc to jest takie trochę, jak się pozbyć swoich starcoinsów w sekundę. Plus też się mnie pytaliście, jak dostać tę niebieską tykwę. To jest totalnie losowe, ale chyba coś w aktualizacji zmienili, bo teraz coraz więcej ludzi ją rzeczywiście dostaje. To jesteś, ktoś robi nieco zamieszanie na wyspie Mrocznej Wieży, aż nie mogę się skupić na sobie. Jestem praktycznie pewna, że ktoś z twoich znajomych. To z kolei oznacza, że muszę się zająć tą sytuacją. Muszę czy musisz, bo tak teraz zmuliłam. No, także tak jak wam powiedziałam, o Jezus. My będziemy się głównie zajmować jej historią galopującego. Ja mogę sobie najwyżej z tą panią Psikus pogadać, ale nie będę nic dla niej szukać, bo uważam, że to dla mnie nie ma sensu i nie wiem niestety, jakie są nagrody. Jeżeli się dowiem, to za tydzień wam powiem, bo za tydzień również czeka nas Halloween. Czy ja dobrze pojechałam? Probably yes. But I don't know. A czemu właśnie Linda coś złego robi? Linda, co ty robisz? Manuela, jak zawsze pojawiasz się we właściwym momencie, nie wyobrażasz sobie, jak wiele książek przeczytałam, dużo nawet jak dla mnie, ale chyba jestem na tropie galopującego, no on jest tu obok. Co hałas? Pakuję tylko rzeczy z obozowiska, przecedzą się w czasie podróży. Muszę jeszcze spakować ostatnią książkę i możemy jechać. Tak dużo mamy do... Ach, zastanawiasz się, dokąd jedziemy? No fajnie byłoby wiedzieć. Ach tak, ślad galopującego, już mówię, może lepiej usiąść. Wiemy, że ktoś ukradł wspomnienia galopującego, ale dlaczego? Co złodziej by zyskał? Zaczęłam się zastanawiać, co jeśli ktoś zrobi coś galopującemu, coś złego i ta osoba nie chce, żeby galopujący o tym pamiętał. Nagle mnie olśniło, cały ten ból, gniew i żal, który czułam w czasie galopującego, to nie był ślepy szał, tylko chęć zemsty. Coś musiało się zdarzyć 900 lat temu, zanim ten człowiek stał się galopującym Thompsonem. Wtedy, gdy był zwykłym gunarem, słuchajcie, dopiero jadłam obiad i czuję to. Zaczęłam od przeszukiwania archiwów pod kątem potomków lub krewnych gunara. Gdy to zawiodło, skupiłam się na Jarlu i jego najbliższych sojusznikach. Wtedy trafiłam na pewne imię. Magnus Steinar. Mówi się, że Gunnar Trimson zniszczył magiczne kamienie runiczne z pomocą kamieniarza o imieniu Magnus. Co? Wiemy, że duch Magnusa wciąż wędruje po Jorviku. Ostatni raz widziano go w skarbcu kamieniarza w dolinie ukrytych dinozaurów. Chodźmy zobaczyć, czy dalej tam to jest. Skończę pakować obóz i dołączę do ciebie na miejscu. A rację, miałam cię zapytać. Pamiętasz, czego ostatnio udało nam się dowiedzieć o galopującym, czy ci przypomnieć? Nie mówię, wszystko pamiętam. Masz świetną pamięć, Manuela, dobrze, ruszajmy. Interesting, ja myślałam... Ło, mój Boże, ja się wystraszyłam. Naprawdę ta gra jest u mnie, słuchajcie, za głośna. Mam nowe słuchawki, które oczywiście kupiłam dzięki pomocy moich kochanych widzów, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. Ale pierwszy raz mam słuchawki, które zakrywają mi całe uszy i po prostu umieram, nie? W sensie czuję, że autentycznie całe moje uszy są zakryte i wszystko jest dwa razy... Dobra, słuchajcie, musiałam zrobić cięcie, bo ostatnio mam jakieś tam spadki energii, więc po prostu robię te cięcia, żeby na wszelki wypadek nie stracić przynajmniej materiału i ewentualnie dograć wam voiceover. Zastanawiam się, czy mam wam coś jeszcze ważnego do powiedzenia. Wydaje mi się, że nie.
Na pewno będzie podsumowanie. Nie wiem jeszcze, czy zrobię jakby bezpośrednie podsumowanie tego tygodnia. Wydaje mi się, że tak, tego i ostatniego, bo tamten ostatni to był taki mocno średni, że po prostu nie widziałam sensu, żeby robić jakiekolwiek podsumowanie tamtego tygodnia, więc pewnie połączę je z tym. Też widziałam sporo waszych komentarzy. Bardzo was w ogóle interesuje moja opinia na Halloween, więc na pewno, słuchajcie, będzie osobny film. I po prostu się tam wypowiem teraz. Całe szczęście jest wolne, więc będę miała coś tam czas ponagrywać i bardzo się z tego cieszę, bo po prostu ostatnio czas to jest rzecz, słuchajcie, której ja po prostu nie mam. I nic mnie tak nie denerwuje jak to, że dzieją się rzeczy, na które ja nie mam wpływu. Bo wiecie, to, że na przykład sobie wstanę za późno i wtedy mam wyrzuty sumienia, to jest tylko i wyłącznie moja wina, że ja wstałam za późno i przez to odcinek jest za późno, albo nie wiem, zepsułam coś w montażu. Teraz wszystko, słuchajcie, sprawdzam dosłownie 10 razy, bo się po prostu boję, że wiecie, ja tutaj nagrywam o 18, to jeszcze się musi zrenderować, więc to będzie z godzinę lub dwie, a nagle się okazuje, że coś jest nie tak. Już nie zliczę momentów, kiedy mam jakieś dziwne akcje z programem do renderowania, w ogóle montowania i wiecie, wychodzi z tego nie wiadomo co. No ale dobra, słuchajcie, nie będę już biadolić, bo nie ma sensu, widzimy się już na miejscu. Okej, kochani, słuchajcie, zbliżamy się już, co prawda nie jesteśmy przy samym tym, ale za niedługo już będziemy. I wiecie co, tak stwierdziłam, że powinnam się wypowiedzieć na temat w ogóle tego, co się tutaj w tym momencie dzieje, tak? Jedziemy do Magnusa Steinara. Historia z tym, że zniszczone zostały przez galopującego jakieś kamienie, to dobrze znamy. Jedyne, co widzieliśmy wcześniej, to to, że te kamienie były zniszczone chyba dlatego, że kazał mu to zrobić Jarl. Później pojawiła się jakaś wiedźma. To była wiedźma Vala i ta wiedźma Vala to już chyba nie chciała. Niestety nie pamiętam dokładnie tego komiksu, bo to było w komiksie, to nie było nigdzie powiedziane. Nie pamiętam, czy wiedźma Vala wtedy kazała mu ten kamień zniszczyć, czy nie. Wydaje mi się, że w końcu nie, że on go nie zniszczył. I to był ten moment, kiedy Gunnar jakby został w końcu potraktowany w stylu: dobra, dajemy ci moce, a ty w końcu się zemścisz, nie? Nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo albo była opcja pierwsza, albo druga, albo on w końcu to, jakby wiecie, zniszczył. Jezu, czy tam jest nagle portal w ogóle? Aha, okej, okay. W sensie on pewnie tam był, ale ciekawe, że akurat w tym miejscu się znajduje portal. No bardzo interesujące. Też ciekawi mnie to, że to jest w ogóle, wiecie, w takiej formie zrobione, jakbyśmy my Magnusa w ogóle nie znały, co mnie trochę dziwi, bo u Magnusa to już byłyśmy wiele razy, ale no rozumiem, że to jest pewnie dla nowych graczy stworzone razem z tą całą przypominajką i po prostu SSO też nie chciało, żebyśmy my mieli problem z dowiedzeniem się i wiecie, tak też Nina trochę się wypowiedziała o nim tak jakby bezpłciowo, w stylu: o, to ten Magnus Steinar, który został ostatnio widziany. No Linda, przecież ty wiesz, gdzie on był. Bo same z nim współpracowałyśmy przez jakiś czas, żeby stworzyć zwornik. Te zadania chyba nie mają progu levelowego. Rację, miałam cię zapytać. Tak, pamiętam. Podnieś tu, niż mi się wydawało. Przecież to już byłaś chyba. W sensie nie, no raczej byłyśmy tutaj z Lindą. Tak mi się wydaje. Wow, animacja, jak Linda idzie. Nie mogę się doczekać. Where you going? On pewnie jest tam, u siebie. Albo nie? Nie wiem, czy powinna mi ufać. Dobra, pójdę po prostu przed ciebie, stara, bo ty chyba masz za dużo czasu, że tak powiem. Jak... O Jezu, ona gdzieś zniknęła w ogóle. Ona idzie za mną? Gdzie ty jesteś? No tu jest Konrad w ogóle. Aha, co? Co? Gdzie jest Linda? Czy ona go szuka teraz po tych korytarzach? Serio? Nie no, żartujesz. Aha, ona tu stoi. Skarbiec kamieniarza, niesamowite, prawda? Czuję w powietrzu magię. Dobra, poszukajmy Magnusa. Miejscu, gdzie był duch Magnusa, leży ociekająca sterta ektoplazmy. Wow. Ble, maść ducha, Magnusa już tu nie ma, ale może uda nam się go wyśledzić, poszukajmy wskazówek. Girl, wydaje mi się, że galopujący jak chciał, to już go chyba dawno dorwał, nie? Ale może jestem aż tak nieświadoma. Bo tutaj jest na przykład takie coś, o. Mała kamienna figurka przedstawiająca konia stojącego dęba. Wygląda na bardzo starą. Jak ja. Że tu coś niby jest. O. Czemu mi się pokazuje, jakby tutaj, chyba że coś tu za ścianą jest. O! Proszę bardzo. To zniszczona zielona cegła. Nie chwila, wygląda bardziej na dachówkę. Ale ty masz przemyślenia, Manuela. W ogóle nie spodziewałabym się takich dedukcji po tobie. Jakbym... Okej. Okay. Here we go. W ogóle muchy mi tu latają. Słuchajcie, ja myślałam, że sezon na muchy i komary to już się w ogóle skończył. Ale nie. Oczywiście muszą latać i mnie denerwować. O Boże, gdzie to teraz jest? Tutaj? O! Oho! A co to?
To wygląda na strzępy starożytnego o głowie. Ma ornamenty z brązu w kształcie węży. Chyba nie znajdę tu więcej wskazówek. Ciekawe, co powie na to Linda. No, słuchajcie, staram się robić jak najwięcej po prostu tych cięć, żeby mi się nic nie pobugowało. Zielona dachówka, figurka konia i stare o głowie. Wszystko to ma kilkaset lat. Jak myślisz, Manuela, czy na podstawie tych trzech przedmiotów można wywnioskować? Dokąd udał się Magnus? Południowe kopyto, Magnus w stajni Jorvik, pobliże fortu Pinta. Wydaje mi się, że to może być albo odpowiedź druga, albo trzecia. Bo koń, dachówka i tam było jeszcze to... Wydaje mi się, że stajnia. Tak, to musi być to. Magnus pewnie trzymał te przedmioty na pamiątkę, a to znaczy, że stajnia Jorvik jest dla niego ważnym miejscem. Świetnie pracuje się z tobą w drużynie, możemy otworzyć agencję detektywistyczną. Niewiele, ale to nasz jedyny trop. Udajmy się do stajni Jorvik. Miejmy nadzieję, że tam znajdziemy Magnusa. Wyjdźmy z tego skarbca, by Thor na pewno się niepokoił. No pewnie też chce się udać w cieplejsze miejsce. Okej. Ciekawie się robi, ciekawe. To naprawdę, w sensie... Też bardzo ciekawe jest to, że właśnie to skarbiec kamieniarza został teraz, słuchajcie, użyty przecież w miejscówce galopującego jako miejscówka do leżenia, czy... Można powiedzieć, że Magnus rzeczywiście sam z siebie, że tak powiem, sobie pojechał, bo taki był jego wybór, czy on został tam zaniesiony albo wręcz porwany, no bo jednak było powiedziane, że galopujący tutaj sobie na jakąś ofiarę czeka, a najwyraźniej może być tą ofiarą Magnus, albo Magnus może współpracować z nim, no w sumie Magnus jest już duchem, więc z drugiej strony dlaczego galopujący miałby go dorwać, skoro on już jest martwy, to nie ma totalnie sensu. O, Linda... Wszystko... Aha, bo ty w teorii powinnaś jechać ze mną. Dobrze, nie przejmuj się, przeteleportujemy się, Linda. O Boże, tak się jaram, słuchajcie, tak długo czekałam, aż cokolwiek się wydarzy, że wy sobie nawet nie wyobrażacie i pewnie wy też jesteście mega zajarani, tak samo jak ja. Po prostu nie wiem, co powiedzieć, nie? No nie wiem. A jeszcze będę musiała się ogarnąć, słuchajcie, jutro mam ostatnie zajęcia przed przerwą świąteczną i po prostu... Nie dość, że muszę ogarnąć rzeczy, których nie zdążyłam ogarnąć, to jeszcze muszę ogarnąć kanał. O, nie wyczuwam tu nigdzie Magnusa. No dziwne, żebyś miała wyczuwać ducha stara, nie? Mnie dziwi to, że w ogóle my tutaj mamy się poruszać, zamiast od razu wjechać do stajni. O co ci w ogóle chodzi, girl? Co? To chyba coś widziałam. Jezu, jak ty jedziesz w ogóle? Laska. 2-1-1-5. Coś do... O! What the hell? Aha. I co? I nic? Ale co się stało właśnie, przepraszam? Czy ktoś mi wyjaśni? Mam tutaj jakiś zielony wykrzyknik, ale tu się nic nie dzieje. Może nie wiem, oddalę się od nich, coś się zmieni? W teorii powinnam mieć wykrzyknik gdzieś, ale ani on, ani ona go nie mają. I chyba będę musiała resetować grę. Bo, dobra, wiecie co, ja zresetuję grę i zaraz się... Okej, słuchajcie, wlazłam znowu do gry. I oczywiście pewnie się okaże, że Linda to sobie siedzi dalej w dud. A nie. No tak, ona siedzi w tym skarbcu. No nie, słuchajcie, ja tam serio muszę jechać znowu. O nie. Boże, co jest z tą aktualizacją? Oni naprawdę to popsuli? Czy tylko ja miałam taki błąd, aż w ogóle, słuchajcie, odpalę sobie czat globalny. Bo ja nie wierzę, że coś takiego się w ogóle wydarzyło. Nie, no nie, no nie denerwujcie mnie nawet, słuchajcie. To jest jakiś żart, że tam w ogóle nie ma jakiegoś sensownego portalu, żeby tam się dostać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest jakiś żart, że ja mam taką sytuację w tym momencie. Jakby, jak oni, ja nie wiem, naprawdę, bo może mnie zjedziecie, że Martyna, bo ty czegoś nie zrobiłaś. No to proszę bardzo, pojadę tam drugi raz, już na pierwszej aktualizacji z Halloween. Była taka sytuacja, że Halloween po prostu nie działało, wszystko było przeciążone, były same błędy i nic się nie dało tak naprawdę zrobić. Nie byłam w stanie zrobić żadnego questa w pierwszym tygodniu Halloween, bo SSO jest tak cudowny, że daje aktualizację ze świadomością, że graczy może być więcej i nic z tym nie robi. Serwery są przeciążone, nie da się grać i w ogóle, a teraz stworzyli questa, którego nie da się zrobić. Jakby, Boże, czy chociaż raz nie można wymagać od tych ludzi, żeby coś działało bez większego problemu, naprawdę? Czy to jest takie trudne? Tym bardziej, że jeżeli to jest problem, który mają niektóre osoby, to pewnie ktoś to zgłosił i może za chwilę to będzie znowu działać, ale abstrahując od tego, to powinno zostać naprawione i oni powinni o tym wiedzieć, tak?
że do czegoś takiego doszło, łatka powinna przyjść jak najszybciej i się da, i nikt mi nie powie teraz tekstu w stylu, no Martyna, bo oni ciężko pracują, bo właśnie słuchajcie, widać jak oni ciężko pracują, ja nie wiem, ja wiem, że ja się teraz triggeruję i brzmi jakbym miała kogoś pobić, ale naprawdę, kogo oni tam mają w tych testerach, skoro oni, nie wiem, nie widzą takiej rzeczy. To bardzo dobrze widzieliście, jaki jest problem, bardzo dobrze widzieliście, jaki miałam błąd, to wszystko było nagrane, wszystko wam pokazałam, zresetowałam grę, oczywiście muszę się teraz cofać do Wielkiej Lindy, do Skarbca Kamieniarza, nawet nie widzę teraz jej wykrzyknika w ogóle nigdzie, o dziwo, co mnie po prostu, jakiś żart, nie widzę go po prostu, nigdzie go nie ma na mapie, więc ja tam jadę w sumie tak na oślep trochę, bo tam jej też nie widziałam, więc zobaczymy, no w teorii ona znajduje się w środku, więc to też możliwe, że to dlatego jej nie widzę, ale no to też bez sensu, że nie mam dosłownie żadnego oznaczenia, żeby wiedzieć, gdzie się do niej dostać. A, no tak się striggerowałam, no nie wierzę, że oni jeszcze podnoszą ceny, mówiąc, że mają super 4 tygodnie aktualizacji, która będzie niesamowita na tyle, że aż warto te ceny podnieść. Przynajmniej ja to tak zrozumiałam, po czym dostajemy tydzień, gdzie się w ogóle nie da grać, bo nic nie działa. Tydzień samych koni, które w sumie nic nie dają, stare przedmioty, stare nagrody, jedną nową kolorową dynię, której się nie da zdobyć i historię, której się nie da skończyć, a za tydzień ma być następna część. No to ciekawe, kiedy się skończy ta pierwsza i czy w ogóle, słuchajcie, będę w stanie tą pierwszą skończyć, jeżeli są takie błędy. W ogóle czytam tutaj globalny czat i wyskakuje, że jeżeli chcecie tą tykwę, to macie dodać marzanę, rumianek i okruchy i wtedy możecie dostać tykwę, więc nie wiem, może wy skorzystacie z tego i wam to rzeczywiście pomoże. No ja jestem tak zdenerwowana, że mnie pochlaszczę, bo już ostatnio, słuchajcie, na moim drugim końcu miałam taką sytuację, że skarbiec mi się zbugował, nic tam nie mogłam zrobić i też to nie było tak, że mogłam sobie wyjść i mieć wyrąbane, tylko musiałam znowu resetować grę i nie mogłam zrobić zadania. Jeżeli teraz będzie tak samo, jeżeli ten błąd będzie przez cały czas, to ja oszaleję, ja tam chyba nie podejdę od razu, tylko pojadę wszędzie indziej, no nie wiem co myśleć, po prostu jestem tak zirytowana, że chyba całą drogę po prostu przejechałam i jojczałam, mistrzyni narzekania to ja, zaraz ktoś się spruje na pewno, bo zauważyłam, że są osoby, które bronią ich za wszelką cenę, ale słuchajcie, oni podnoszą ceny i już mogą powiedzieć, że sytuacja na świecie jest jaka jest i z tego powodu te ceny muszą podnieść, a nie argumentować to tekstami, o, bo my mamy super aktualizację halloweenową, mamy super aktualizację świąteczną. No i gdzie jest ta super aktualizacja halloweenowa? Przepraszam bardzo, ale czy czekam teraz na wasze odpowiedzi, czy w porównaniu do poprzedniej Halloween, czy wy czujecie się o wiele bardziej zadowoleni? Bo ja nie. Ja nie czuję się o wiele bardziej zadowolona. I tu już nawet nie chodzi o tego jednego questa, tylko overall, jak w ogóle tragicznie ta cała aktualizacja działa. No i super, no i mnie ciekawi teraz tylko, czy mi się cofają punkty, bo to też jest taka rzecz, która jest dość dziwna, jeżeli nie robicie jakiegoś zadania. O i w ogóle czemu? Czemu? Ten quest resetował mi się w tamtym miejscu, skoro w teorii my jeszcze gadamy z nią tutaj kilka razy i... A nie, dobra. Dobra. Linda, ufam ci, że tego teraz nie spierdzielisz i po prostu pojedziemy i go znajdziemy. To jest jakiś żart, słuchajcie. Ja nie wierzę, że takie coś się w ogóle wydarzyło. Jak gra, która tyle kosztuje, może mieć aż takie błędy i minęło tyle godzin, bo ta aktualizacja wyszła no dość wcześnie, i dalej nikt nic z tym nie zrobił, że ja grając o tej 18, prawie 19 już godzinie dalej taki błąd miałam. I tak samo pewnie jak z serwerami, słuchajcie. Z serwerami był problem chyba i w dniu aktualizacji i dwa dni następne, więc ja się nie zdziwię, jeżeli się okaże, że oni po prostu wszystko będą robić na odpał, po prostu na ostatnią chwilę i już mnie to tak denerwuje, tak nie mogę znieść tego, że czuję się traktowana jak shit totalny, brzydko mówiąc, bo to nie jest, nie wiem, jeżeli ja w coś gram, przepraszam, i tu zabrzmi jak totalna Karyna, ale jeżeli ja w coś gram, to ja chcę, żeby to działało, a jeżeli daję za to pieniądze, to tym bardziej. I nie wiem, może są osoby, które specjalnie Staridera kupiły na tą aktualizację. Nie ma śladu Magnusa. No shit, Sherlock, powinien być tam, ale jak się nie pojawi, to ja ci strzelę, po prostu... Tak ci strzelę, Linda, nie? Chodź tu. Dobra, tutaj w teorii. Nie wiem, czy w ogóle powinnam się poruszać po tych innych miejscach, czy to ma jakikolwiek sens. No dobrze, nie wyczuwasz tu nigdzie Magnusa, Linda. Bo ja wiem, gdzie ty go powinnaś wyczuć. Może gra to w teorii, wiecie, spojrzała na to w sposób... Przejedziemy tutaj, tutaj, tutaj i dopiero tu. A no, ja korzystam z teleportu, bo tak mi po prostu wygodniej.
Dobrze, podjedźmy teraz do tego miejsca, słuchajcie. Jeżeli znowu, ja w ogóle poczekam na nią. Niech ona dojedzie ze mną. Jeżeli znowu się wydarzy ta sama sytuacja, co wtedy, to ja po prostu, no nie. Ja to rzucę przez okno. Jestem striggerowanym graczem z problemami agresji. Tym bardziej, że musiałam tutaj przyjechać ze skarbca z powrotem. Po prostu w ogóle... Chyba coś widziałam. Okej. No dobra, i mamy ten sam moment, co wtedy, tak? Czy jak ja podejdę? Dobra, działa. Ej, ja! Znalazł mnie pomocy, niech ktoś mi pomoże, jeździec! Co? Okej, zrobiłam szybką przerwę, bo się tildowałam cały tamtejszy klip. Jeździec chodzi mu o galopującego Thompsona. Dlaczego myślę, że wyglądamy jak galopujący? Wygląda na przerażonego, pewnie nie myśli trzeźwo. Zdecydowanie wygląda, jakby się bał. Zobaczmy, czy uda nam się go jakoś uspokoić. I think nope. Magnus, proszę nie zabieraj mnie. Co? Manuela, tam, widziałam coś. Co jest? What the hell? I naprawdę... Czy było warto tyle przebiec, żeby go zobaczyć w takiej formie? No i co? I co się teraz stało? Halo? Nie mam za tym jechać chyba. O mój Boże. Ej, boję się. Jak wyskoczy mi na twarz? Jezu, Boże. Czy on mnie weźmie teraz do portalu, czy co? Chyba tak. Nie, nie bierze mnie do portalu. Co to jest? Dobra, rozumiem, że to jakaś forma galopującego Tomasza, Thompsona, Tomeczka, Tomunia, ale trochę creepy. Co ja mam za tobą jechać? Co ja mam z tobą zrobić? Podążaj za tym, czego boi się Magnus. No to chociaż tyle jestem w stanie dobrze zrobić, słuchajcie. Bo jak widać, jestem super psuczem gry, psujaczem. Jeżeli jakaś gra jest zbugowana, to mi się zawsze musi zbugować, co mnie triggeruje, bo w SSO to się dzieje zdecydowanie zbyt często. Próbuję zrozumieć, na jakiej zasadzie to działa i dalej coś nie rozumiem. Gdzie ja w ogóle jadę i po co? Bo jestem w stanie zrozumieć, że tu chodzi o stanie... Ła! Jezu! No i co? Halo, no jestem koło ciebie. Aaaa! Wystraszyłam się! Co to za morda, co? Na ziemi leży starożytny amulet zrobiony z kawałka sznurka i kamienia szlachetnego. Sznurek wpleciony są zioła, pachnie siarką, jest pokryty śluzowatą substancją. Co to jest tu? What the hell? Co? A nie, to jest amulet, ja myślałam, że to jest jakaś twarz z daleka. Boże, jakie to straszne. What? Masz śliski amulet. Ble, skoro intruza już nie ma, to może Magnus będzie bardziej rozmowny. Nie wiesz, czy go nie ma. Nie masz w ogóle takiego, że tak powiem, stuprocentowego pojęcia, moja droga. Ale masz za to przebrzydki amulet, którego nie mogę znaleźć w wyposażeniu, bo oczywiście mam taki syf, że to aż szkoda gadać. Jezus! Gdzie jesteśmy? Co się stało? Boże, nie wiem! Ważniejsze pytanie, kiedy jesteśmy? To miejsce miało dla mnie znaczenie. Kiedyś tu mieszkałem, dawno temu, jeździec bez głowy. Nie, Gynar, on też tam był, ja coś zrobiłem, coś strasznego. O boj! Jezus, jakie to dobre. O nie, aż nie widziałam zielonego wykrzyknika. No. Dziękuję za odpędzenie go, Manuela. Jeździec bez głowy jest w pobliżu, szuka mnie. Ale coś zrobił! Nic nie pamiętam, wszystko jest jak za mgłą. Wykucie narzędzia, tak dawno temu. Jak ja to zrobiłem? Okej, okay. O nie! Dobra, biorę ekwipunek, a potem ruda. Ruda. What I'm doing? Metal nasączony magią. Czy on stworzył ten młot, którym Gynar musiał zniszczyć? On to zniszczył i przez to Gynar został przeklęty przez Wiedźmę Vala? Czy naprawdę ta historia teraz zejdzie do takiego etapu? Jezu, ale jak kozacko wygląda... Ten, jak to powiedzieć, stary... Ta stara stajnia Jorvik jest przepiękna. O! Co to za cutsceny? Ugo! Przepraszam was, słuchajcie, za dźwięki mojego nosa jestem zakatarzona. Że tak wiecie, gardłem mi idzie. Oto on, moje największe dzieło. Idealnie ukształtowany, by strzaskać najświętsze kamienie i ściąć najbardziej czczone drzewa. Został stworzony, by rozbijać magię. To narzędzie, ta broń, czy to może być... Co?
Wybaczcie, nie wiedziałam, co robię. Skąd mogła wiedzieć, co on planuje? Legendarny siekieromłot. Potężne narzędzie z zaklętym magią tysiąca nieokiełznanych koni. Zawsze trafia w cel. Runhammer, tak go nazwałem. Okej. Okay. Teraz kamień runiczny. Podejdź do kamienia runicznego. Nie, bo będę miała klątwę na swojej bani. O Boże, co ja mam w dłoni? Jezu, a ten kamień runiczny to jest coś dalej. O mój God. Jak to patologicznie wygląda, jakbym chciała komuś wywalić naprawdę niezłego gonga w twarz. O mój Boże, co to jest? Jezu, jak tutaj w ogóle jest? Aha. Dobra, i nagle wszystko jest już normalne, super. No trochę zepsuli mi efekt. Liczyłam, że do końca będzie ta faza i będziemy mieli okazję zobaczyć starą stajnię Jorvik. To by było przegenialne. Ja po prostu... O Boże, ale by była szczęśliwa, jakby to szare było wszędzie. Jakby ta retrospekcja... Oj, patrzcie, to wygląda jak jakaś maska nałożona. To pewnie jest maska od tego kamienia i pewnie tam teraz też będzie szaro. Ale schiza w ogóle, widzicie co tu się dzieje? Jak zobaczyć sztuczki deweloperów gołym okiem? No, zaraz zobaczycie jedną z nich. Okej, słuchajcie, wychodzi na to, że musimy wjechać do samej stajni, w sobie ta otoczka. I pewnie tutaj też... O Jezus, aż mi się zimno zrobiło tak. Przesiało mnie grozą. Oh gee. What the hell? To jest najdziwniej zrobione. Co tu się stało w ogóle? Mogę się bardziej postarać przy robieniu tego, naprawdę. Taki fajny był efekt, a teraz takie coś. Wow! Okej. Okay. To zdarzyło się tutaj. Słyszysz konie? Czego on od ciebie chce, Manuela? Nie wiem! Jakie to jest potężnie wielkie! Jezus, boję się, mamo! Oh my god! Jestem obszczana. Przepraszam za moje reakcje, nie spodziewałam się tej historii. Wow! Wystraszyłam się. Halo, czy to już? Powinnam uderzyć jeszcze raz. O, nie no, te momenty... Zaraz dostanę zawału. Po prostu umrę, nie? Jak tak dalej będzie? Jeszcze raz. O, zniszczyłam kamień runiczny. To jest tak nie w porządku. Taki ładny był. Już pamiętam, wszystko pamiętam. Tyle bólu, tyle żalu, resztę życia i nie życia spędziłem na próbach odpokutowania za to, co zrobiłem. Wciąż czuję, jak kamień runiczny kruszy się pod uderzeniem Runhammera. Użyłem go raz, nigdy więcej. Strzaskanie kamienia runicznego stajni Jorvik. O czym nie wierzę, Manuela? Oh, what's going on here? Chyba muszę wam podziękować za przywrócenie wspomnień, choć przyznaję, wolałbym nie pamiętać. Niestety te wspomnienie to adekwatna kara za to, co zrobiłem. Nie zasługuję, by o tym zapomnieć. Manuela, chcesz o coś zapytać? Yes! Manuela, to nasza szansa, żeby dowiedzieć się wszystkiego o galopującym. Gdzie jest teraz? Albo spytajmy najpierw o galopującego. Dlaczego cię ściga? Runhammer był stworzony, by niszczyć zaczarowane przedmioty. Był darem dla Gnara Trimsona, który użył go do strzaskania wielu kamieni runicznych na całym Jorviku. Z każdym kolejnym kamieniem runicznym zdawał się zatracać coraz bardziej. Pewnego dnia nic już z niego nie zostało. Wtedy pojawił się koń, nazwał go Morrigan. Myślę, że Gnar, czy raczej galopujący, zmienił się przeze mnie. Bez mojego siekieromłota nie byłby w stanie zniszczyć tych wszystkich kamieni runicznych. Tyle wieków minęło. Dlaczego go wykułeś? Stworzyłem wspaniały siekieromłot Runmar na rozkaz Jona Jarla. Potrzebował narzędzia zdolnego zniszczyć mistyczne kamienie runiczne rozproszone po całym Jorviku. Nie wiem dlaczego, ale te kamienie mu przeszkadzały. Z radością przyjąłem to zadanie. Nie przejmowałem się tym, do czego moje narzędzie zostanie wykorzystane. Marzyłem tylko o pracy z takimi cudownymi, magicznymi materiałami. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Jak mógłbym się oprzeć? Niestety zaszczyt, jaki mnie spotkał, zaślepił mnie. Teraz Runmar to moja największa hańba. Gdzie teraz jest? Nikt nie wie, gdzie teraz znajduje się Runhammer. Ostatnio dzierżył go Gnar, ale galopujący Thompson go nie ma. Może przypadł w odmętach czasu. Tak lepiej, oby nikt go nie odnalazł. Taka jest historia Magnusa Steinara i siekieromłota Runhammera. Masz jeszcze ten amulet, który zgubiła istota podążająca za Magnusem? Mogę go zobaczyć? Mogę na chwilę go zatrzymać? Wydaje mi się w jakiś sposób znajomy. Magnus, jeśli ten amulet należał do twojego prześladowcy, to nie mógł to być galopujący Thompson. Tego jestem pewna. Co? Why? Manuela, chyba niczego już się tu nie dowiemy. Wygląda na to, że mamy więcej pytań niż przed przyjazdem do tego miejsca. Masz pomysł, czym jest ten amulet? Mam pomysł, czym jest ten amulet, ale muszę się upewnić. Znajdę cię, jak potwierdzę moje podejrzenia. Ale ja dalej trzymałam ten młot! Aha, i co, i tyle? Co? Nie no, co ty? Jak to tylko tyle? Jak to tylko tyle? Ale mi teraz smutno! Boże, nie wyobrażacie sobie... Okej, okay. Dobra. Wiem, nagrałam cały fragment, jak się pruję na tą grę. Ja dalej jestem zdenerwowana, bo mam niedosyt, to po pierwsze. Po drugie, to jak to zostało wykonane,
z jednej strony mnie mega cieszy, bo cała ta opcja retrospekcyjna była genialna, no ale widzieliście, jak to się bugowało, kiedy zmieniłam lokację, co według mnie było bez sensu, powinni to jakoś lepiej wykombinować. Kolejna rzecz, no ten błąd to po prostu zdenerwował mnie tak, że chyba nic w życiu mnie tak nie wkurzyło. I naprawdę uważam, że jeżeli oni chcą podnosić ceny i używają jako podniesienie ceny argumentu o aktualizacji, że 4 tygodnie super Halloween, to przepraszam, bardzo chciałabym, żeby to Halloween chociaż działało, ok? I wtedy sobie możecie podnosić ceny. No i nie wiem, na razie moje podejście przez tą akcję jest tak mega ambiwalentne, bo ja po prostu nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Teraz się nagle okazuje, że osobą, która jakby goniła Magnusa, nie był nawet galopujący. I to jest dla mnie mega dziwne, ale ok. Zajmijmy się jeszcze ostatnią rzeczą dzisiejszej aktualizacji, czyli psotnicą. Buhaha, przestraszyła cię moja maska, masz bardzo ładnego konia, mam super pomysł, postarajmy... pozbierajmy razem cukierki. Jeśli ubierzesz maskę podobną do mojej, na pewno czeka nas większa nagroda. No i właśnie podobno za te maski trzeba srogo zapłacić. Maski są super, ukrywają to, kim jesteś, co bardzo się przydaje, gdy chodzisz po ludziach i prosisz o słodycze. To taka podpowiedź. Też załóż maskę. Myślę, że jeśli ubierzesz maskę podobną do mojej, to dostaniemy jeszcze więcej łakoci. Lubię nagradzać wysiłek włożony w kostium. Maski kupisz w tym sklepie. Zainspirował mnie ich asortyment, więc na pewno znajdziesz tam przynajmniej jedną maskę pasującą do mojej. No albo w schowku. Zanim wyruszymy na Jorvik, podzielę się opinią na temat twojego kostiumu. Oczywiście nie musimy tworzyć idealnej pary, i tak dostaniemy słodycze. Na próbę zacznijmy tutaj, w twierdzy. Chcę się upewnić, że twój wierzchowiec nie będzie sprzeciwko mojej obecności. Nic nie waży, ale niektóre rzeczy stworzenia czują chłód, gdy próbuję ich dotykać. Jeśli prawie zbierasz słodycze, to robi się to tak, pierwszy raz. Podchodzisz do kogoś, mówisz cukierek albo psiku, spróbujmy z tymi uroczymi kabaczkami przy portalu Jorvik. O nie, czy ty jesteś drugą wersją najgorszej baby na świecie? Ja chyba, słuchajcie, mam wykupioną akurat tą maskę, którą ona ma teraz na sobie. Ale jak widzicie, 25 Starcoisów albo 2,5 tysiąca jorwickich szylingów to jest dla mnie jakaś tragedia, więc ja na pewno nie będę robić tych zadań. To są kolejne zadania, które są dla mnie useless, chyba że powiedzą, że nagrody są nie wiadomo jakie, ale ja nie wierzę, że są nie wiadomo jakie, patrząc na to, co dodali na razie. Podjeżdżając do kabaczków, słyszysz ich coraz głośniejsze, radosne okrzyki, bełkot. Czas powiedzieć swoją kwestię. Cukierek albo psiku. Świetnie, słodycze dostaniemy dopiero na Jorviku, ale moje niebijące i absolutnie metaforyczne serce rośnie, widząc taką radość. Wracajmy. No i słuchajcie, co ja... Aha, Jezu, ona w ogóle zostawia ze sobą niezły sy. W ogóle ona ma jakieś liść na głowie, jakby go... Wszystko w porządku, bo chyba nie... Dobra, wracaj na swoje miejsce. Już chyba rozumiesz podstawy zbierania słodyczy, prawda? Gdy zabierzemy się za to na poważnie, zaczniemy od oceny twojego stroju i wyboru kierunku. Bije od ciebie aura bohaterstwa, więc zakładam, że znasz mnóstwo osób na Jorviku, wliczając to w tych, którzy mają słodycze do rozdania. Ruszajmy! Nie wiem, słuchajcie, czy mam to robić. Napiszcie mi, czy w ogóle warto, a ja to na pewno sprawdzę sama. No, ja czytałam komentarze, że to nie jest nic wartego uwagi. Dziękuję wam, słuchajcie, za oglądanie. Piszcie, co sądzicie. Ja, jeżeli chodzi o podsumowanie samej aktualizacji, to... będzie. Po prostu będzie i czekajcie. Dziękuję wam za oglądanie, życzę wam wszystkiego cudownego i pa pa!